Mano, panowie, jakie podobne koszule dzisiaj, dogadaliście się. Chciałem powiedzieć, że ogarnąłem młodego, żeby się ubrał jak człowiek i w końcu dobrze wyglądamy na tym desku, nie? Przejść z tatą do pracy. To ten dzień, Dawid Piotr. Jak się robisz, powiedz mi. A powiem wam, że to w ogóle było nieplanowane, tak nie, dla kontekstu. Rozwiejmy to, chociaż pewnie i tak każdy już wie, jak było naprawdę. To skoro koszulę macie już matching, to kiedy fryzury i w którą stronę to pójdzie? Może nie, wiesz, nie, nie, to inaczej. Kiedy dredy znowu? Oj, daleko, nie, do dredów daleko. Ale wrócisz do tego kiedyś, bo... Tak, tak, bo jest możliwe. Nasi kochani widzowie mogą nie zdawać sobie sprawy, wiecie, kariera Dawida Piotra zaczęła się już jakiś czas temu, kiedy został on rozpoznany... Na świecie, jest to, przy nim ten, jak on się tam nazywa, nie Jared, nie Quickshot, Papa Smithy też, nie no, Papa, jak się ten, co w Riocie pracuje? Frek! Niesamowite, że zapomniałem. Ten, co w piwnicy siedzi. Tak. I w tamtym czasie, kiedy analizował te przedmioty skrupulatnie, nie to co teraz, miał dredy. I w czasach X7 też miałeś dredy, czy nie? Nie. Też miał dredy. No ale stwierdził, że jak przyjdzie, jak musi przyjść do telewizji, to no, trzeba je ściąć, nie wiem. Nie tak, wiem, tak, dokładnie było. Taka była motywacja, dokładnie. Nie, to jeden w ramach do jeden, kontraktu, nie zmyśla. Tak jest. Tak, to w ramach kontraktu nie można wejść, jeżeli ma się dredy. A może, o, bo mieliśmy zakład o to, kto, nie wiem, zetnie włosy, kto je przefarbuje, może zakład o to w kolejnym sezonie Dawid Piotr, kto zrobi sobie dredy. Ja już zapuszczam. Orbidalny mój, Silvan, tak długo walczyłeś, żeby to nie była predykcja 3-1, żeby to była predykcja 3-0. Bardzo ci dziękujemy. Silvan Sigma, oddajesz nam punkty w predykcjach. W sensie nie, przepraszam bardzo, szybka notka, tutaj w błąd się wkradł, ja głosowałem 3-0. Od razu, mówię to teraz, żeby nie było po serii, że się próbuje bronić. Halo, 3-0 ode mnie. Rządku Silvan. Oficjalna predykcja. A to bardzo istotne, jaka jest twoja oficjalna predykcja? Oddajesz nam punkty w predykcjach. W sensie nie oddaję, bo też daliście 3-0, więc w najlepszym wypadku w tym momencie będziemy mieli po jednym punkcie. Ale, i widzicie, to jest kolejny dowód na to, że wszyscy dookoła was czekają, żebyście się potknęli. Że sąsiad jest najbardziej szczęśliwy, kiedy się i sobie, wiecie, zęby wybijecie. A ja wam powiem tak. Stay true to yourself. Najważniejsze, żebyście byli w zgodzie z samymi sobą. I ja jestem z tego. Więc nie do końca obchodzi mnie w tym momencie, co teraz robicie, z kim rozmawiacie, albo jakie czynności was zajmują. Nie zapłacę wam dwóch, nie zapłacę wam jednego, nie cztery, a zapłacę wam... Ty, nie ma piątki. To jednak zapłacę, dobra, zapłacę wam pięć. Pięć Ultraligo Cento dolarotalarów, żebyście w tym momencie wzięli pod pachę każdego, kogo macie w pobliżu i pokazali im dobre League of Legends na polskiej scenie. Finał dobrej piątej. Wy się dajecie bejtować. Wy się dajecie bejtować. Kiedyś pamiętam, że pokazaliśmy Nami i ktoś zaczął na kaście, jak oglądałem potem gadać o Nami. To jest useless champion bez Luciana totalnie i no, bejtujecie się po prostu. Tak samo ktoś pokazał Karthusa w jakimś najgorszym drafcie, jaki może być dla Karthusa praktycznie, to o, Karthus, super, by tutaj siedział. No nie, nie, nie było tak, nie? Więc jakby wy się dajecie po prostu bejtować. Także no to ludzie hoverują, dla Egerla na przykład hoverują coś. No to, dobra, albo dla kolegi. Jest jeden punkt za Silvanem. Tak jest. Czemu się tak dobrze idzie? Nie wiem. Jak to zrobiłeś? Wiesz co, ja patrzę zawsze w arkusz na to, co stawia Kasperski i po prostu szukam czegoś innego. On zawsze stawia po mnie, spóźnialski. Ja muszę wam, sam dźwigać ten krzyż. W tym sezonie może paść rekord. Rekord różnicy punktowej między ostatnim a pierwszym miejscem. Oj nie, bo był jeden taki sezon, gdzie Atom się mega sprintował i stało wszystko na opak. Nie, nie, to rekord na pewno nie padnie. Wtedy zresztą termin nowy. Boja wtedy tak, został. Tak, termin Boja. Ale jeżeli chodzi o tę serię, to wydaje mi się, że ona ma tylko dwa tryby. Albo będzie dokładnie tym, czego się spodziewamy, albo zupełnie nas zaskoczy. Wydaje mi się, że nic pomiędzy. Bardzo odkrywcze. Myślę, że w każdej serii mógłbyś użyć tego statementu. Dosłownie nie, dosłownie nie. No dobra. Dosłownie nie. Nie, okej, okej. Bo wydaje mi się, że albo zobaczymy zacięto... No w sumie... Nie w każdej serii, to brzmiało dobrze, Piotrek. Nie, to dobrze, nie czepiaj się słówek, naprawdę. Dobrze, przepraszam. Bo seria może być nijaka. A nie zawsze musisz się spodziewać tego, żeby była nijaka. Bo... Może być nijaka albo nie nijaka, tak? Ale nie musisz się spodziewać bycia nijaką. Ale Piotrek, mam takie gdzieś głęboko, w sercu, tutaj. I to nie jest zawał, to przeczucie, że... No właśnie, wiesz co? No. To jest ciekawe, ponieważ Serafin jest gwiazdą pop. A widzieliście kiedyś gwiazdę pop, która nie tańczy? Sorry, no Chico Dance, no musi być skreślony. First Pick Kai'Sa, ona nie mogła się pojawić, bo była cały czas zbanowana. No kurczę, ja bym to pole wymienił na cokolwiek innego. Na przykład Manę na wywiadzie. Hej, możemy się umówić na coś takiego? Nie?
Nie, no bo wtedy musiałbym ci oddać zwycięstwo. Nie, ale bym powiedział tak, no. Stałem dzisiaj rano z taką myślą, ale bym sobie postawił na Alior Bank Team. Moja kochana dziewczyna, którą pozdrawiam serdecznie, odwiodła mnie od tej myśli. No i git, no. Czuję się dobrze generalnie. Safe bety oddają, tak, tak. Nie? Czy coś? W porządku. Ultraliga jest do przewidzenia. Ej, powiem wam coś. Jestem tutaj. Tam w lewym rogu, widzicie? Ta... No. Wilki, to ja. Ty grałeś tam, do tak? playoffów dotarłem. Normalnie, byłeś tam. To ja. To jesteś ten Yashiro cały, tak? A, no to oczywiście. Uderzające podobieństwo, panowie, ale... Ja, nie byłem...